Wśród małego i średniego biznesu poważny potencjał stanowią firmy rodzinne. I właśnie o nich rozmawiano podczas kolejnego śniadania z przedsiębiorcami. Wiemy o tym, że to są firmy wielopokoleniowe, stąd też temat naszego dzisiejszego spotkania, śniadania z przedsiębiorcami. I dzisiaj mówimy o sukcesji pokoleniowej, ale w formie fundacji rodzinnej, czyli pokazujemy ten nowy instrument prawny, który został przyjęty w Polsce w styczniu bieżącego roku 2023 i daje możliwość wykonania sukcesji pokoleniowej właśnie firmom rodzinnym. Jest to jeden ze sposobów dziedziczenia majątku, zarządzania majątkiem, tym co pozostało i sprawowania kontroli przez członków rodziny, którzy dziedziczą i są sukcesorami po przedsiębiorcy. Sukcesja w zakresie biznesu to bardzo ważne słowo, które nabrało większego znaczenia od stycznia tego roku, kiedy to w życie weszła nowa ustawa. W ogóle sukcesja w zakresie biznesu jest aktualna cały czas, ponieważ możemy sobie ustanowić zarządcę sukcesyjnego w jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta ustawa jest bardzo świeża. Za granicą fundacje rodzinne funkcjonują, wprowadził je też nasz ustawodawca. Jest to podmiot, który ma osobowość prawną. Natomiast prawda jest taka, że u nas orzecznictwo sądowe, kwestie opłacalności tego podmiotu musi się dopiero ukształtować, a pewno będzie to trwało 2-3 lata. A może 5 lat, tego nie wiemy. Niemniej osobiście nie założyłabym fundacji rodzinnej, ale gdybym na przykład miała dziecko niepełnosprawne intelektualnie, któremu chciałabym zapewnić byt po mojej śmierci, no to zapewne bym się nad tym zastanowiła bardzo mocno. Ja widzę w tym temacie z jednej strony potencjał, ponieważ wiele firm zastanawia się nad tym, w jaki sposób przekazać te firmy młodszemu pokoleniu, a z drugiej strony na pewno dużo praktycznych informacji dotyczących warunków postąpienia w jeden czy drugi sposób. Na pewno firmy rodzinne będą chciały z niego skorzystać. My mamy tendencję do tego, żeby komplikować literę prawa, więc ta ustawa sama w sobie nie jest łatwa. I ja bym ją uprościła, ja bym każdą ustawę w Polsce uprościła, nie tylko tą.